kiedy Mojżesza już nie było, Pan Bóg wybrał Jozuego na jego następcę, aby wprowadził Izraela do tych miast, które im obiecał. Chodźcie, Pan Bóg dał nam tą ziemię do zdobycia. Ja nie umiem pływać, nikt prawie z nas nie umie pływać, a to jest takie wielkie morze. Ja i umiem, nie narzekajcie. Zapomnieliście, co Pan Bóg stworzył z Morzem Czerwonym, roztąpił je. Teraz też nas Pan Bóg poprowadzi. Dobrze. Powiedział, że przejdziemy suchą stopą przez rzekę Jordan. Ale jak? Bóg jest wielki. Idziemy. I stał się cud. Nagle wody rzeki Jordan się roztąpiły. Rzeka przestała płynąć. I Izrael przeszedł suchą stopą. Naprawdę suche! Ale suche, przecież suche, no to jest cud. Zbierajcie 12 kamieni. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12. I ułożyli z tych 12 kamieni ołtarz. Ołtarz na pamiątkę tego, jaki cud Pan Bóg uczynił. I wędrując, napotkali na swej drodze wielkie miasto z olbrzymimi murami nie do pokonania, Jerycho. Was do tego miasta, żebyście sprawdzili, jakie ono jest. Dobra. I poszli szpiedzy sprawdzić, jakie to miasto Jerycho naprawdę jest. Zakradli się tam, gdy bramy były jeszcze otwarte. Proszę, ukryj nas. Chodźcie szybko na strych. Chowajcie się do kąta, szybko. I tak oto nierządnica Rahab ukryła szpiegów izraelskich przed strażnikami z Jerycha. Dowiedzieli się, że szpiedzy izraelscy są w mieście i zaczęli ich szukać. Zapukali również do domu nierządnicy. A tu się. Widziałem, jak wieży izraelskich przychodzili do was. Byli tu, ale już ich nie ma. Gdzieś poszli. Idźcie szukać. Co? Idź ich szukać. Dziękuję. Ja was ocaliłam. Teraz wy musicie mi pomóc. Wszyscy się boimy naszego Boga. Słyszeliśmy, jak czyni cuda. Daliśmy twój dom i twoją rodzinę, ale teraz zostaw tylko ten czerwony sznur. Wyjdźcie przez to okno, żeby strażnicy was nie zobaczyli. Wyciągnij ten sznur. I tak oto szpiedzy izraelscy zeszli przez sznury czerwony przez okno. I tak oto drugi szpieg też przez okno zszedł i bezpiecznie poszli do domu, bo Bóg Izraela zaatakuje miasto. I tak oto nierządnica Rahab, tak jak jej szpiedzy przykazali, zebrała swoich najbliższych w domu, zamknęła ich i wystawiła czerwony szalik na zewnątrz, żeby rozpoznali, który to jej dom i ucalili ją i wszystkich jej bliskich. I Jozue szedł z narodem izraelskim i przez 6 dni obchodzili mury Jerycha. Drugiego dnia znowu tylko obeszli mury Jerycha, dudniąc w trąby. Nie mówiąc przy tym nic, słychać było tylko trąby. Trzeciego dnia znowu obchodzili miasto i słychać było tylko trąby. I czwartego dnia tylko obeszli raz miasto, trąbiąc trąby i nic więcej. I piątego dnia i szóstego dnia zrobili to samo. A mieszkańcy miasta nie wiedzieli, jak mają to rozumieć. Mego dnia Bóg nakazał im nie tylko obejść to 7 razy, ale i głośno krzyknąć.
sprawił, że mury miasta runęły same z siebie. Wszystkie oprócz jednym fragmentu. Tak oto runęły miasta. Mury. I tak jak obiecali szpiedzy w imieniu Jozuego, uratowali Rahab i jej rodzinę. Tak jak obiecałem, tak będzie prowadzić. I zamieszkała na zawsze wraz ze swoją rodziną wśród narodu izraelskiego. I tak oto Pan Bóg dał zwycięstwo nad miastem Jerycho. Mury runęły. Ludzie zginęli, bo obłożył Pan klątwą wszystko, co w tym mieście było. Zdobył miasto Jerycho, Jerycho, Jerycho. Zdobył miasto Jerycho, bo miał 11